Prorocka modlitwa. Nauczanie domowe. 14 marca. Księga Daniela, rozdział 9, wersety od 4 do 10. O Panie Boże mój, wielki i straszliwy, który dochowujesz wiernie przymierza tym, co Ciebie kochają i przestrzegają Twoich przykazań. Zgrzeszyliśmy, zbłądziliśmy, popełniliśmy nieprawość i zbuntowaliśmy się, odstąpiliśmy od Twoich przykazań. Nie byliśmy posłuszni Twoim sługom, prorokom, którzy przemawiali w Twoje imię do naszych królów, do naszych przywódców, do naszych przodków i do całej ludności kraju. U Ciebie, Panie, sprawiedliwość, a u nas wstyd na twarzach, jak to jest dziś u nas, mieszkańców Judy i Jerozolimy i całego Izraela, u bliskich i dalekich, we wszystkich krajach, dokąd ich wypędziłeś z powodu niewierności, jaką Ci okazali. Panie, wstyd na naszych twarzach, naszych królów, naszych przywódców i naszych ojców, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Ale Pan Bóg nasz jest miłosierny i okazuje łaskawość, mimo że zbuntowaliśmy się przeciw Niemu i nie słuchaliśmy głosu Pana Boga naszego, by postępować według wskazań, które nam dał przez swoje sługi, proroków. Jest to fragment modlitwy Daniela na wygnaniu. I trzy elementy chciałem tutaj tej modlitwy pokazać. Po pierwsze, jest to modlitwa nad Biblią. Czytamy w poprzednich wersetach tego rozdziału, że Daniel dociekał w pismach liczby lat, które objawił Bóg prorokowi Jeremiaszowi. Krótko mówiąc, Daniel czyta Biblię. Daniel czyta księgę prorocką. To jest pierwszy element, z którego wynika modlitwa. To jest pierwszy element, z którego wynika pochylenie się nad rzeczywistością duchową, w której obecnie jesteśmy. Biblia daje pewną perspektywę. Biblia daje też natchnienie. Stąd, jeżeli nasza modlitwa ma być prorocza, jeżeli nasza modlitwa ma mieć ten rys, musi być oparta o Biblię. Dodajmy wprost, że przecież najpiękniejsza, największa, najwspanialsza modlitwa, Ojcze Nasz, no jest wprost modlitwą biblijną, z Biblii i nad Biblią. Chodzi tylko o to, że to musi być świadomość, że tak jest, że ja nie powtarzam tego jako formułki, tylko ja rozumiem modlitwę pańską jako coś, co jest dla mnie zaproszeniem, inspiracją, co jest wzorem, co jest ciągłym źródłem, aby moja modlitwa była zakorzeniona w Biblii, aby moja modlitwa z tej Biblii wynikała. Stąd oczywiście wniosek, że na swoją modlitwę ja też powinienem brać Biblię. To jest mój modlitewnik. Tu jest to źródło, z którego ja czerpię i ciągle mogę na nowo być odświeżony na swojej modlitwie. Po drugie, modlitwa Daniela jest modlitwą nad historią narodu. Czytając Jeremiasza, Daniel dochodzi do pewnych wniosków. Daniel widzi prawdę o upadku. Daniel widzi prawdę o wygnaniu. Daniel dostrzega prawdę, czytając Biblię, prawdę o historii, prawdę o narodzie, prawdę o pewnych procesach, które się dokonują. Też o związku między tym, co tutaj zewnętrzne, historyczne, a tym, co duchowe. Dzięki temu ta modlitwa nad historią, nad narodem ma bardzo konkretny wymiar zrozumienia tego, co się z nami dzieje teraz, w tej chwili. Z jakiego powodu spotkało nas to czy tamto? Z jakiego powodu wydarzają się takie, a nie inne historie? Moja modlitwa zatem nie ma być rozdzielona od tego, co w tej chwili się dzieje. W Twoim rejonie, w Twoim kraju, na Twoim kontynencie. Moja modlitwa nie może być w izolacji od tego, co przeżywa naród.
jesteśmy tutaj i teraz. I tu i teraz Bóg chce działać, Bóg chce dawać światło, Bóg chce dawać prowadzenie. Modlitwa nie odrealnia, ale właśnie daje poczucie sensu, daje zrozumienie tego, co się z nami dzieje. Ponieważ z Bogiem przeżywamy wszystko również jako naród, również jako społeczność, jako Kościół. I dlatego może prorok wzywać do przyjęcia tego światła. Dlatego prorok Daniel może pokazywać konieczność podjęcia jakiejś postawy. Postawy pokuty, postawy nawrócenia, postawy powrotu do Bożych dróg, do Bożych zasad, do tego, aby cały naród kierował się Bożym prawem, a nie czymś, co jest ludzkim wymysłem czy jakimś dziwactwem. I trzeci rys tej Danielowej modlitwy to jest modlitwa nad historią serca. Ponieważ ta modlitwa dotyczy samego Daniela. Ponieważ ta modlitwa dotyczy jego też i zrozumienia, i podjęcia wyzwania. Nam należy się wstyd. My przeżywamy wstyd, ale on wyniknął z czegoś. To ja muszę podjąć to, że osobiście pochylam się nad Biblią, osobiście pytam o historię swojego narodu, osobiście staję przed koniecznością uznania. Tak, pokuta jest czymś nieodzownym. Tak, powrót do Boga jest jedynym rozwiązaniem. Moim, dla mnie, dla mojego serca. I kiedy osobiście to robię, to odkrywam Boga, który jest pełen miłosierdzia, który jest wielki w swojej łaskawości, który przebacza nawet to, że się zbuntowałem, że nie słuchałem do tej pory tak głosu Boga, jak to powinienem robić. I odkrywam, że historia mojego serca jest równocześnie historią mojego Boga. Ta osobista relacja w tej modlitwie bardzo tu zaczyna być żywa. Ta osobista relacja to coś, co daje coraz większą gorliwość, coraz większe przekonanie. Tu jestem w odpowiednim miejscu i przeżywam coś, do czego Bóg mnie zaprasza. Bo historia jest ważna, bo naród jest ważny, ale rozgrywa się to wszystko w moim sercu i poprzez moje przylgnięcie do Boga. A wtedy coraz bardziej ta pokuta staje się powrotem. To nawrócenie oznacza zaczerpnięcie z Bożej łaskawości. I wtedy jestem w odpowiednim miejscu, aby swoje również powołanie, wezwanie odczytać i przeżyć. Niech w takiej prorockiej modlitwie nad Biblią, nad historią i nad Twoim własnym sercem pobłogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.